Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jak wynika z cząstkowych danych z większości komisji wyborczej we Włoszech, we wczorajszych wyborach parlamentarnych wygrała koalicja prawicowa, która składa się z partii bracia Włosi, Giorgi Meloni, Ligi Mateo Salviniego i ugrupowania Forza Italia Silvio Berlusconiego. Jak podała agencja ANSA, ten blok prawicowy uzyskał ponad 43% głosów, przy czym oczywiście zastrzegam, że są to dane, dane z większości, ale nie wszystkich jeszcze komisji wyborczych. I myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że centrolewica uzyskała według tych danych łącznie około 26%, no to jest to niewątpliwie ogromny sukces ugrupowań prawicowych i myślę, że dziś warto przyjrzeć się nieco bliżej sylwetce Giorgi Meloni, która była Porównywana przez media europejskie do, do Marine Le Pen. Zresztą, grupowanie Bracia Włosi to też bardzo ciekawe, cie, ciekawa partia polityczna. Jego sama nazwa nawiązuje do pierwszych słów pieśni Włochów, która pełni funkcję włoskiego hymnu. Tak jak zresztą wspominałem w ostatnim odcinku podcastu geopolitycznego, jest to partia określająca się jako narodowo-konserwatywna. Oczywiście w Unii Europejskiej jest nazywana często ugrupowaniem nacjonalistycznym. No, myślę, że tutaj nie trzeba także specjalnie przytaczać tych słów Urszuli von der Leyen, która była bardzo, ale to bardzo negatywnie nastawiona właśnie do tej, do tej koalicji prawicowej we Włoszech. i Myślę, że też mogła w jakimś sensie przyczynić się do tak, dobrego, do tak dobrego wyniku. Pamiętajmy, że bracia Włosi jako jedyna duża parlamentarna partia przez ostatnie półtora roku pozostawała w opozycji, i właściwie no, ten upadek rządu Jedności Narodowej pod przewodnictwem Mario Dragiego, stworzyły, czy otworzyło właśnie taką drogę Giorgi Meloni do objęcia władzy we Włoszech. No, wiele wskazuje na to, że właśnie to ta, ta liderka, właśnie braci Włochów zostanie. Zostanie premierem, ponieważ, ponieważ w tej koalicji największą liczbę głosów właśnie uzyskali bracia, bracia Włosi. I myślę, że mówi się tutaj o między 22, a nawet 26,5% głosów. Myślę, że trzeba jeszcze oczywiście poczekać na, na, ostateczną, na ostateczne wyniki, ale już dzisiaj główną kandydatką na urząd premiera jest właśnie Giorgia Meloni. Pierwsza, byłaby to pierwsza kobieta na tym stanowisku w ogóle w historii Włoch. Także myślę, że warto przybliżyć nieco sylwetkę tej, tego polityka. Georgia Meloni urodziła się w 1977 roku. Dorastała w rzymskiej dzielnicy Garbatella. Jest córką Sardyńczyka i Sycylijki. Też myślę, że w takim życiu rodzinnym istotne jest to, że jej ojciec odszedł od rodziny, kiedy Georgia miała 11 lat. Szkołę średnią ukończyła w, w Rzymie Instytut Amerigo Vespucci ukończyła świetnie, z maksymalną oceną końcową, 60 na 60 punktów na 60 możliwych. Już jako piętnastolatka wstąpiła do frontu młodzieży, to jest taka, to była taka młodzieżówka włoskiego ruchu społecznego, który gdzieś tam te swoje dalekie korzenie miał jeszcze w ruchu, w ruchu faszystowskim. To było w roku 1992 w w czasach swojej działalności we froncie młodzieży, Giorgia Meloni założyła stowarzyszenie. Które nosiło nazwę Przodkowie, które przeciwstawiało się reformie szkolnictwa, wtedy, wtedy forsowaną, właśnie. Natomiast bardzo szybko zaczęła działać, działać politycznie. No, właściwie tak się szacuje, że właśnie od wieku 15 lat już bardzo mocno jest zaangażowana politycznie. W 1998 roku została wybrana na radną prowincji Rzymu z ramienia Sojuszu Narodowego i tę funkcję pełniła przez kolejne, kolejne. Kolejne 4 lata. Natomiast do tej wielkiej polityki weszła w roku 2006. Wtedy została wybrana na posłankę do Izby Deputowanych 15 kadencji z listy Sojuszu Narodowego. Pełniła także rolę funkcję wiceprzewodniczącej tej Izby Parlamentu, będąc najmłodszą osobą powołaną właśnie na to stanowisko w historii Włoch. Zatem no, można, można powiedzieć, że przeciera szlaki Giorgia Meloni, jeśli chodzi o, o i bicie taki, tego typu rekordów. W 2008 roku została powołana na funkcję ministra do spraw młodzieży w czwartym rządzie Silvio Berlusconiego. Wtedy no, miała zaledwie 31 lat i to kolejny rekord, bo była właśnie najmłodszą, najmłodszym ministrem w historii Włoch. Funkcję tę pełniła aż do listopada 2011 roku, kiedy, jak wiemy, Silvio Berlusconi podał się do dymisji, a władzę przejął, Przejął Mario Monti, były komisarz Unii Europejskiej. Stała się następnie jednym z założycieli partii Bracia Włosi, którą, o której zresztą wspominałem także w poprzednim, w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Mówiłem o tym, że do 2014 roku nazwa tej partii brzmiała Bracia Włosi, Bracia Włosi Centroprawica Narodowa. Z ramienia właśnie tej Partii w 2013 roku została ponownie wybrana do Izby Deputowanych na 17 kadencję. W latach 2012-2013 była jedną z trzech współprzewodniczących, a w 2014 roku została szefową właśnie tej partii. W Cztery lata temu, w 2018 roku, Meloni uzyskała mandat posłanki. Warto także przypomnieć, że w 2016 roku kandydowała także na urząd burmistrza Rzymu. No, zresztą wielu wtedy namawiało ją do wycofania się z wyścigu do tego stanowiska, z uwagi, że była wtedy w ciąży też trzeba tutaj podkreślić jej samozaparcie, upór, ambicje i, i, i chęć uczestnictwa w życiu, w życiu publicznym. Zresztą, co ciekawe, wtedy jednym z krytykujących Meloni był, był, jej kandydaturę właściwie, był Silvio Berlusconi, który, który sugerował, że powinna się usunąć z polityki i skupić się na roli matki, ale Giorgia Meloni nie posłuchała, nie posłuchała milionera, celebryty Silvio Berlusconiego i od września ubiegłego roku funkcję deputowanej i liderki. Partii Meloni łączy z rolą przewodniczącej Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której trzon w Parlamencie Europejskim stanowią po Brexicie także politycy prawa i sprawiedliwości, no i oczywiście politycy braci Włochów. Także, także tutaj warto oczywiście ten, ten wątek polski poruszyć. Sama Meloni kilkukrotnie próbowała nawiązywać ściślejszą współpracę z prawem i sprawiedliwością, nie, nie wykluczała nawet powołania Wspólnego, formalnego takiego bloku partii opowiadających się za Europą ojczyzn, za Europą suwerennych, suwerennych państw. Także warto ten, ten wątek jakby także, także wyeksponować. W kontekście przyszłego rządu we Włoszech, myślę, że warto także wspomnieć nieco o kulturze politycznej Włochów, gdzie dość łatwo jest uzyskać ogromne poparcie przez no, taką, taką bardzo wielką krytykę aktualnej władzy. Można Szybko wygrać wybory, natomiast we Włoszech to poparcie traci się bardzo szybko, i tutaj dobrym przykładem jest i Silvio Berlusconi, i Matteo Salvini, koalicjanci Giorgi Meloni. Ja osobiście uważam, że Giorgia Meloni ma bardzo duży potencjał i może bardzo pozytywnie zapisać się w historii, w historii Włoch. Zresztą jej polityka, jej program polityczny, chociażby taki jak zero tolerancji dla nielegalnej imigracji, czy konserwatyzm społeczny, czy no, umiarkowany nazwijmy to eurosceptycyzm, no niewątpliwie, niewątpliwie już zaskarbiły sobie wielką sympatię Włochów, zresztą po tych rządach lewicowych, po rządach lewicy i po tych różnych eksperymentach no wielu Włochów ma po prostu już, już dość. Natomiast myślę, że kryzys gospodarczy i energetyczny, który przecież bardzo boleśnie obecnie dotyka Włochy będzie w sposób bardzo istotny wpły także wpływał na karierę polityczną Giorgi Meloni. Pytanie, jaką politykę będzie prowadziła Względem Brukseli, czy uda się powstrzymać no, te, ten, ten trend, który narzuca obecnie rząd Olafa Scholza. Mówimy oczywiście o rządzie niemieckim, który chce Europy Federalnej. Pytanie, na ile ta koalicja okaże się trwała, i na ile ten triumvirat Meloni, Berlusconi i Salvini będą w stanie się przeciwstawić tego typu, tego typu planom. Oczywiście także jest bardzo istotna tutaj polityka względem, względem Rosji. Kiedyś Giorgia Meloni sprzeciwiała się sankcjom wobec, wobec Rosji, natomiast mówimy tutaj oczywiście po tym czasie, po aneksji Krymu przez, przez Rosję w 2014 roku, natomiast już po 24 lutego bieżącego roku poparła te sankcje. Te sankcje Na pewno nie jest tak, nie jest polityka tak no, nazwił, nazwałbym to prorosyjskim, jak Berlusconi czy Salvini, ale faktem jest, że kryzys gospodarczy i energetyczny będzie tutaj mógł wpłynąć na pewną ewolucję, ewolucję poglądów tej no, być może przyszłej, przyszłej pani premier Włoch. Wiele zależy oczywiście od tego, jak będzie budować także swoją pozycję w Unii Europejskiej. No, pamiętajmy, że w 2014 roku Giorgio Meloni, Wezwała Włochy do porzucenia euro, ale dzisiaj jest tak naprawdę dużo bardziej przychylna Brukseli, co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ Włochy są największym beneficjentem pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy po, po pandemii. Zresztą tego samego funduszu, z którego Polska zresztą nie. Otrzymała dotąd ani jednego eurocenta. Euro Wiemy zresztą jak, o co tutaj chodzi, jeśli chodzi o kwestie reformy systemu sądownictwa i próbę przywoływania do porządku rządu polskiego przez władze w Brukseli. Reasumując, jest bardzo prawdopodobne, że Giorgia Meloni zostanie pierwszą kobietą na urzędzie premiera Włoch, natomiast jej polityka i jej popularność będą pewną wypadkową, zarówno jej polityki, jej polityki i Pozycji w Unii Europejskiej, ale także zdolności do radzenia sobie z kryzysem gospodarczym i energetycznym, który niewątpliwie jeszcze bardzo się pogłębi. Dziękuję Państwu za uwagę.